Pytanie ze Słowa Bożego, jakie teraz chcielibyśmy sobie odpowiedzieć, jest takie. Czy Pan Jezus Chrystus będzie rządził na ziemi jako król? Czyli czy Chrystus będzie rządził na ziemi jako król? Krótka odpowiedź jest jak najbardziej tak. Ale żeby to dłużej odpowiedzieć, dokładniej, przejdźmy do konkretów wskazywanych przez Pismo Święte. Czy Chrystus będzie rządził na ziemi jako król? Tak, Stary Testament jest bogaty w proroctwa, które to potwierdzają. Wymieńmy dwa z nich. Między innymi Psalm 2, werset 6. Psalm 2, werset 6. Zawiera tego typu informację, która nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Pan Jezus na ziemi będzie rządził jako król. I to widzimy w wersecie 6 psalmu 2. Mówiąc, jam ci postanowił króla mojego nad Syjonem, górą świętą moją. Widzimy tu wyraźnie, że Bóg mówi, że ustanowił, namaścił jego króla na Syjonie, świętej górze jego. To jest informacja z psalmu 2, wersetu 6. A także jest informacja pochodząca z Zachariasza, 14:9. Zachariasza 14:9. To jest informacja, która mówi, że będzie Pan królem całej ziemi i że w tym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Znajdujemy taką informację w Zachariasza 14:9. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią, w on dzień będzie Pan jeden i imię jego jedno. Jak widzimy, jest tu dowód na to, że będzie Pan królem całej ziemi, w owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Przytoczone fragmenty Pisma nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do tego, że będzie to miało miejsce w sposób dosłowny tu na tej ziemi.